Witajcie moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum, a oto przed wami 129 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja. No i plan na ten odcinek jest taki, że wejdziemy sobie już do Gór Półmroku. Dalej jesteśmy na Syczących Pustkowiach, dalej szukamy kolejnych części klucza, dalej odwiedzamy kolejne grobowce, żeby w końcu dotrzeć do grobowca Fyrella. I dalej dowiadujemy się coraz więcej o krasnoludzkiej tak naprawdę architekturze, kulturze, o tym, jak krasnoludy są powiązane z magią. I tutaj mamy dwa pytajniki w ogóle na górze, więc lecimy sobie. Tutaj tak naprawdę jest już wejście do Gór Półmroku, no właśnie, odkryte obszary Góry Półmroku. Gdzie jeszcze były jakieś tam takie obszary jeszcze nieodkryte, to jeszcze sobie odkryjemy. Ale myślę, że będziemy właśnie w tym odcinku tak zmierzać już, kierować się do tego głównego obozu Venatorii, który się nazywa Strażnica. Tu w ogóle jest jeszcze przejście. Ale myślę, że może najpierw tutaj zerkniemy, a później tam. Tam też gdzieś był właśnie. Właśnie był. Kurczę, no. Czekajcie, jakoś z tej strony przejdziemy, bo tu muszę pamiętać, żeby przejść, bo tam jakby też dalej to przejście gdzieś jeszcze prowadziło. A tu będzie lepiej przejść. Do tego głównego obozu będziemy się kierować. Strażnica. Zobaczymy. Nie jestem pewna, czy dotrzemy jeszcze w tym odcinku, ale w każdym razie, no. Już jesteśmy coraz bliżej. A tu co się stało? Czemu on zginął? Dobra, łucznik. Dobra, kolejni Venatori. Gdzieś on tam spadł. O nie, o nie, o nie, o nie, o Boże. Ja nie mogę. Kurde. Właśnie, to jest kolejny grobowiec, ale kurde, chciałam zaskoczyć na tą kładkę i spadłam w taki sposób. Chciałam się też jeszcze rozejrzeć na górze, zanim tu zejdziemy, spokojnie. Myślałam, że zginę już, kurde. Znaczy nie zginę, bo tutaj jakby zginąć tak od upadku się nie da, czy od utonięcia, ale... ależ tutaj bombeczek Warik rozrzucił. Tak, tu mamy kolejny grobowiec, ale wiecie, chciałam się rozejrzeć jeszcze na samej górze, czy tutaj czegoś przypadkiem nie mamy. A właśnie mamy, okularium. No i też będziemy mieli tam odłamki na dole, tam gdzie już byliśmy w ostatnim odcinku, więc warto sobie... To już zaznaczyć, później pozbieramy sobie to, jak nie w tym odcinku, to gdzieś w następnym zobaczymy. No ale ogólnie tutaj chciałam się jeszcze rozejrzeć, bo tu coś jeszcze... O, właśnie, jakaś notatka może być, na przykład tutaj. Wiadomość z rewiru ciszy. Selanusie, obserwują mnie, gdy reszta obozu śpi lub za dnia, kiedy zwierzęta odpoczywają. Starożytne krasnoludy, które zamieszkiwały to miejsce, nie mogły wiedzieć, bo są głuche na pieśń pustki. Głuche na pieśń pustki, no to właśnie, że krasnoludy nie są powiązane z pustką, nie śnią. Ale zasłona na pustkowiach musiała być cienka jeszcze zanim przedwieczny rozwarł niebo. Dlatego, no, zasłona ogólnie na pustkowiach jest cienka, przez to, że przeszła przez tą... Ogólnie przez całe te pustkowie przeszła druga plaga, no i też mnóstwo później było takich motywów, że no ta zasłona po prostu się rozerwała i też demony zaczęły się tam pojawiać i duchy. Wiadomo, no w pladze jest tak, że biorą udział pomioty, ale i tak po prostu ta zasłona się troszeczkę rozerwała, zrobiła się cieńsza i zaczęły tutaj, no zaczęli się też w Fortecy Adamant pojawiać ludzie, którzy zaczęli przywoływać duchy i demony. Przedwieczny rozwar niebo, dlatego też pilnuj Koriksa. Twój kuzyn zrobił się podejrzenie cicho, odkąd przybyliśmy. Widziano również, jak opuszcza obóz nadzorcy nocą. Nic nie mów, ale śledź go, gdy następnym razem się oddali i melduj mi, magister Gallus. O kurde, żeby mieli w swoich szeregach jakiegoś szpiega, albo przynajmniej po prostu kogoś, kto coś odkrył i nie chciał się z tym, nie chciał się tym po prostu z nimi podzielić. Całkiem możliwe. Dobra, idziemy do okularium i zaraz wyjdziemy sobie do kolejnego grobowca. Jest tutaj. A wolę sobie pozaznaczać te odłamki. Tutaj chyba też było jakieś wejście czy coś, ale... A może nie. Nie, dobra, nie było. I to będzie kolejny taki grobowiec, że będziemy mieli klucz, część klucza, nie? No, a odłamki będą tu, gdzie już biegaliśmy, byliśmy. Jeden właśnie jest tam, przy obozie. No drugi jest gdzieś tutaj właśnie, w tych górach półmroku, więc tam sobie, o właśnie, te dwa sobie zbierzemy, jak tam będziemy iść. Tam jeszcze przejdziemy, to jest ścieżka prowadząca właśnie, tamta ścieżka po lewej, to jest właśnie ta ścieżka prowadząca do tego obozu Strażnica, a tutaj mamy po prostu tylko ten grobowiec, więc myślę, że najpierw tym się zajmiemy.
Więc dobrze, że najpierw tutaj poszłam. Dobra, teraz tego nie spaść. Schodzimy, lecimy. To jest świetne, że postacie bardzo szybko schodzą, po prostu miną, zjeżdżają. Dobra, już coś się świeci. I to jest piękne. Weźmy za światło. No i tu mamy dalsze przejście. Ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze podniosę aurum wulkaniczne. I sprawdzę, co mamy tutaj. Okej, krasnoludzki posążek. Jak znowu mi się ekwipunek zapełni, no to będzie lepiej po prostu iść do handlarza. Coś tutaj się świeci? A to tu! Patrzcie na to, kolejna notatka. I to jest te kolejne pismo. Już mamy 5 na 8 notatek. Pismo poświęcone krasnoludzkim ruinom. To patron. Tym, który poprowadził tutaj krasnoludy, który zbudował to miasto, był mistrz kowalstwa, patron Fyrel. O kurde, patrzcie, dowiedzieliśmy się, że Fyrel był patronem. Legenda głosi, że umarł na głębokich ścieżkach podczas wojny między dwoma tajgami, które wykorzystały jego runy do stworzenia fantastycznych machin niszczących. Jeśli uciekł tutaj, to oznacza, że zapiski historyczne się mylą lub ktoś 1000 lat temu próbował zataić prawdę o jego odejściu. Najbardziej utalentowany rzeźbiarz z run w krasnoludzkiej historii uciekł na powierzchnię z całym swoim rodem, to dopiero zmierzwi kilka brud w skulptorium. Mój ojciec powiedział, że nasz stary rodzinny interes znajdował się blisko łuku, który był kiedyś częścią posągu patrona Fyrela. Szkoda, że nie mogę mu tego pokazać. Wierzył, że nasi przodkowie w kamieniu nadal nas prowadzą. Miło by było. Myślę, że to prawda, staruszku. Kurde, coraz więcej notatek. No i coraz więcej się dowiadujemy o tych krasnoludzkich ruinach. Czyżby to było rzeczywiście możliwe, że krasnoludy nie tylko chowały się pod ziemią, że też żyły na powierzchni? Możliwe. A w każdym razie dowiedzieliśmy się, że Fyrel był patronem, był dość ważną osobistością, był rzeźbiarzem, słynnym rzeźbiarzem, który zajmował się runami, magicznymi runami. Okej, tu mamy chyba jakąś runę. Tak, znakomita runa ognia, schemacik. Pięknie. No i to mi się podoba. Znakomite runy to są... W ogóle wcześniej chyba... Ja zapomniałam, jak wam mówiłam o tych runach. Sama jak opowiadałam, że te runy... No jak to jest podzielone, że które są tam najlepsze, które są najgorsze. O, ostatnie słowo. Wow, nieźle i pieczęć. No to mówiłam, że mistrzowskie są najwyższe. Właśnie zapomniałam o tym, że jeszcze są te znakomite. Tak, też to czuję. Okej, tutaj templariusz martwy. Dobra, kolejny artefakt. Już droga w dół trochę dłuższa. Właśnie pamiętam, że mówiłam... O, jest artefakt, super. No i pięknie. Też trochę punktów dostajemy za te artefakty. Solas już chyba tego nie pochwala, w sensie takim, że... Znaczy nie dostajemy aprobaty u niego za to, bo już wystarczająco dużo ich ogarnęliśmy, tych artefaktów. No i jest kolejny kawałek mozaiczki. Czwarty już. Jeszcze 8. Jeszcze sporo. Dobra, tutaj to jest wszystko, więc przechodzimy do tego pomieszczenia, najważniejszego pomieszczenia. No i mamy kurde nasze wesołe zaświatła i wesołe kurde kamyczki z inskrypcjami. Oczywiście zablokowane, no czemu ja sprawdzam, jakby za którymś razem miały być otwarte. Te posążki kurde to ja później sprzedaję. Dobra, sprawdźmy sobie, przeczytajmy. Lecz na piaskach stał kamień silny i prawdziwy. To jest kontynuacja czegoś. Fyrel wykuł kamień i zbudował tajg równie wielki, co te w głębi. To jest jedno zdanie, może być pierwsze. Słońce płonęło nad oceanami piasku. To jest... dalej jest jakiś wątek. I z pomocą swych synów zapewnił tajgowi dostatek i rozwój. Mogłoby się zaczynać... No panowie, przesuńcie się. Proszę. Mogłoby się zaczynać od tego. Fyrel wykuł kamień i zbudował tajg równie wielki, co te w głębi. To na pewno nie. Słońce płonęło nad oceanami piasku. To może być ostatnie, to może być też drugie, kurde no. To jest na pewno... Kurde, kontynuacja tamtego z tymi oceanami. Lecz na piaskach stał kamień silny, prawdziwy. To też mogłoby być pierwsze, nie? Z pomocą swoich synów zapewnił, chociaż tu jest i z pomocą swoich synów zapewnił tajgowi dostatek i rozwój. To bardziej pasuje jako ostatnie. Wydaje mi się, że to będzie pierwsze. Sprawdzimy, jak się pomylimy, to poprawimy. Fyrel wykuł kamień i zbudował tajg równie wielki, co te w głębi. Sprawdźmy. To nie to.
Ale czasem tak jest, że kurde, któryś się wydaje, że mógłby być pierwszym, a mógłby być też ostatnim, nie? Więc to może być ostatni, nie? Dobra, szukamy pierwszego, to na pewno nie będzie pierwszy. Słońce płonęło nad oceanami piasku, to może być też pierwsze, to może być pierwsze, nie? Z pomocą swoich synów zapewnił. Nie, to na pewno nie jest pierwsze, to musi być to z tymi oceanami. Słońce płonęło nad oceanami piasku, to jest pierwsze w takim razie. O, właśnie. Kontynuacja tego zdania tutaj. W lesie na piaskach stał kamień silny i prawdziwy. Dalej. Fajrel wykuł kamień i zbudował tajk równie wielki co te w głębi. To może być też ostatnie. I z pomocą swych synów zapewnił Dajegowi dostatek i roz... Nie. Najpierw zbudował tajk, nie? No to powinno być to, a później to, że zapewnił dostatek. Tak jest. No ale czasami jest tak, że jedno zdanie wydaje się, że mogłoby być pierwsze, mogłoby być ostatnie. Practically unheard of in recorded history. Exactly. Real dwarves don't like the surface. Real dwarves say leaving the stone is death. Whoever built this didn't give two tin shits about tradition. No, dokładnie. Dlatego warto zabierać tutaj warika do tych grobowców i do grobowca Fyrella. Naprawdę wam polecam. Kolejny kawałek mozaiki. W tych grobowcach zawsze się znajdzie kawałek mozaiki, to możecie być pewni. No i patrzcie na to. Część klucza kolejna, znakomity pas obrony wręcz i pancerz Legionu Umarłych kategorii trzeciej. Czyli to jest pancerz dla wojownika, jeżeli ktoś by nie wiedział. Legion Umarłych to są krasnoludy, które walczą z pomiotami na głębokich ścieżkach. Praktycznie ich rola to jest taka jak rola szarych strażników, tylko że to nie są szarzy strażnicy, a po prostu specjalna, oddzielna organizacja, krasnoludy walczące z pomiotami. Po prostu krasnoludy, które schodzą na głębokie ścieżki po to, żeby umrzeć, szukają śmierci. Tak jak szarzy strażnicy. Tylko że się nazywają Legionem Umarłych. Dlaczego nazywają się Legionem Umarłych? Ano dlatego, że po prostu idą umrzeć, tak? Idą na śmierć. Bo wiedzą, że jak zejdą na głębokie ścieżki, to... No, albo będą, albo przeżyją, albo zginą w walce, ale większość ginie w walce. No, ale do tego czasu, zanim zginą, zdążą zawalczyć z tymi pomiotami i wytłuc ich jak najwięcej. Ale dlatego to się nazywa Legion Umarłych, bo po prostu schodzą na głębokie ścieżki i wiedzą, że już z nich nie wrócą. Po prostu. Idą na śmierć. No, oni bardzo mają naprawdę... W ogóle Legion Umarłych, nie? To jest to coś, nie? To jest po prostu... To świetni są. To są ogólnie krasnoludy zawsze. I w ogóle w książce, pierwszej książce, jak pojawił się Legion Umarłych, ja już wiedziałam, czym jest Legion Umarłych. Patrzcie na to, kogo my tu mamy w Zenatorii. Ładnie. Dobra, jest. Mamy ich. Kurde. Może jakieś posiłki. O, tamtych na górze zabiliśmy przecież, nie? No to musiały być jakieś posiłki, kurczę. Także Legion Umarłych to jest coś, naprawdę. W książce, pierwszej książce pojawia się Legion Umarłych. Mary, Clegane, Rowan i Catriel podróżując po głębokich ścieżkach natykają się na Legion Umarłych i ten Legion im pomaga oczywiście. No i Legion Umarłych jesteśmy w stanie jeszcze zobaczyć, spotkać właśnie w Dragon Age Inkwizycji. Oczywiście nie w podstawce, a w drugim dodatku. W drugim dodatku, w dodatku Stąpienie, właśnie drugi dodatek jest, opiera się na tym, że właśnie schodzimy na głębokie ścieżki. Tak, moi drodzy, schodzimy na legendarne głębokie ścieżki i tam będziemy mogli spotkać Legion Umarłych. Co jest naprawdę wybitne. Dobra, zaznaczę te odłamki. Myślę, że będziemy dalej się przesuwać w stronę tych gór półmroku. Na razie tutaj nie będę schodzić. Ten odłamek sobie jeszcze zbierzemy, bo jeszcze i tak wrócimy sobie do tego obozu, ale będziemy iść teraz tą ścieżką w stronę właśnie tej strażnicy i pozbieramy te odłamki tutaj po drodze. Myślę, że to będzie plan. Więc okej, okay, no zrobiliśmy kolejny grobowiec. Dalej lecimy, będziemy szukać dalej tych grobowców. Coś tu mamy ciekawego? Nic za bardzo. Trupi korzeń. Swoją drogą ciekawa nazwa, nie? Ciekawe. Czemu to się nazywa trupi korzeń? Kto to wymyślił? Ojejku. Dobra, idziemy teraz tu. Tu będę musiała chyba kawałek zejść i właśnie, widzicie? Tam jest taki łuk. Można przejść.
Tam jak coś, to jeszcze sobie pójdziemy, ale najpierw przejdziemy sobie tutaj. To jest taka ścieżka i ona tak idzie w górę i prowadzi właśnie na sam szczyt do tych gór półmroku. Bardzo przyjemna ścieżka. Wiecie, nie trzeba tutaj po tych skałach jakoś skakać, po prostu idziemy tą ścieżką. No i po drodze pozbieramy te odłamki. Jeden odłamek chyba gdzieś jest tutaj niżej, więc chyba tu trzeba będzie... Może nie zeskoczyć, bo można zejść normalnie, więc wiecie co, zejdziemy normalnie. Ojejku. Można zeskoczyć, ale lepiej może zejdziemy, co? Tutaj on będzie, na tym jakby poziomie, a dalej jest właśnie następny wyżej trochę. Ale ja go widziałam już tutaj z góry, jak byłam. Świecił się na niebiesko właśnie, o tutaj, tutaj, tutaj. To jest tylko ten odłamek w tym miejscu. Tak, to nic więcej tu nie ma. I jak zrobimy już, pozbieramy odłamki, bo ogólnie tak, powiem wam, że... W pierwszym dodatku też mamy odłamki do zebrania. To jest, gdyby ktoś na przykład jakichś odłamków na przykład w podstawce nie zebrał, miał na przykład, jakby ktoś miał trudności z zebraniem odłamków w podstawce, ale ja wam pokazuję, jak zbierać te odłamki, wszystkie, wiadomo, nawet niektóre, do niektórych jest ciężko się dostać i trochę się trzeba nagimnastykować, żeby gdzieś wskoczyć czy coś, ale wam pokazuję, jak to zrobić w jakiś tam najlepszy możliwy sposób, taki, który odkryłam, taki, żeby aż tak mocno się nie męczyć. Też ja już po tylu rozgrywkach mam już taką wprawę, gdzie tam na przykład trzeba wskoczyć po jakiś odłamek. Wiadomo, czasem może być tak, że no nie uda się i trzeba trochę tam poskakać, ale ogólnie no nie jest źle, nie? W pierwszym dodatku jest trochę odłamków. Zobaczymy, czy ja dam radę tutaj wejść. Jest trochę odłamków, też można je zebrać, ale ogólnie jeżeli zbierzecie wszystkie odłamki w całej podstawce, to starczy wam tych odłamków do otworzenia wszystkich komnat i otworzycie tak naprawdę te wszystkie komnaty i dotrzecie do wnętrza świątyni Solasan, więc nie ma z tym problemu. Po prostu te odłamki w tym pierwszym dodatku są takie, wiecie, dodatkowe, nie? Jak już zbierzecie wszystkie odłamki, ja i tak wszystkie odłamki w całej grze zbiorę, jeżeli już zbierzecie po prostu odłamki z podstawki całej i otworzycie już całą świątynię, dostaniecie się do środka, to te odłamki z dodatku, już one się nie przydadzą, ale i tak można je pozbierać, żeby po prostu wyczyścić, wiecie, dziennik, nie? Zadania i mapkę, żeby nic nie zostało. Zobaczcie, tam już coś widzimy. Tam chyba też był punkt orientacyjny, zaraz to sobie sprawdzimy. W każdym razie, no już wchodzimy, już jesteśmy w górach półmroku, idziemy, zmierzamy do tego obozu. Zobaczymy, czy damy radę dotrzeć do tego obozu, bo to będzie taki już główny obóz, taka główna baza ich i dość spora będzie. Dobra, tam będę musiała patrzeć, żeby się dostać. Bo właśnie tutaj jest przejście. Też tutaj jest przejście. No i właśnie tu mamy ten obóz w tym kierunku i tutaj jest nasz obóz, ale możemy iść tu przed siebie i sprawdzić, co tu jest, bo tam jest taka główna ścieżka, tam musimy iść. Ale możemy jeszcze zobaczyć, luknąć, co tutaj się znajduje. Sporo tych krasnoludzkich, kurde. A, to jest punkt orientacyjny, 5 na 8, kamień nad niebo. Tak. Tak, tutaj też możemy zejść, ale zejdziemy normalnie jak człowiek, bo tutaj to się stoczymy. O, mamy kolejnego łowcę, no to pogadajmy. To ja wiem. Dzięki za ostrzeżenie, ale ja wiem, to raczej żebyś ty się nie zbliżała do czerwonych templariuszy, bo nie wiem, czy w pojedynkę by dała radę. Chociaż myślę, że to jest na tyle rozsądna, żeby się do nich nie zbliżać, nie? Skoro sama nas ostrzega, no to raczej sama się też nie zbliża do czerwonych templariuszy. Najwięcej tutaj jest Venatori tak ogólnie, ale czerwonych templariuszy też tutaj jest trochę. Jak już są, to są już tacy naprawdę mocno skażeni czerwonym lyrium, tacy, wiecie, już naprawdę mocno, mocno, kurde, skażeni, zdeformowani ci właśnie, ci rycerze, można powiedzieć, ci, co tak stoją i jest ich ciężko po prostu powalić, ci, co bafują po prostu resztę i tacy, którzy trochę przypominają jakieś takie pomioty, takie potwory, nie? Dobra, no i tutaj mamy przejście zaraz do tego obozu. Może się jeszcze dostaniemy, kto to wie. Tu mamy kolejne okularium. Zaraz zobaczymy, ile odłamków ono nam pokaże i kawałek mozaiki, więc naprawdę warto. 6 na 12, już połowa. Jest i okularium. I ono pokazuje nam właśnie chyba odłamki bliżej. A, jeden odłamek nam pokazuje. Okej. Okay. Ciekawe, nie? Ciekawe. Odłamek tutaj bliżej tego obozu. Dobra. Ja myślę, że zaznaczymy sobie tutaj ten obóz. Zaznaczymy to sobie w ten sposób. Dostaniemy się do tego obozu Strażnica. Jest jeden z takich dużych, potężnych, wielkich tych obozów w Venatorii. Myślę, że można by było zwykłych miksturek, może nie będziemy marnować. Wypijemy sobie miksturki regenerujące, czemu nie. No i
przechodzimy tutaj. Już zaraz powinniśmy się dostać do tego ich obozu i będziemy mieli szansę zaatakowania ich. Więc chyba jeszcze w tym odcinku to zrobimy. Co by na to? O, superancko. Podobają mi się. Tak, tam są już. A czy to chyba jeszcze... Czy czekajcie, w sumie był jeszcze jeden taki bardzo duży obóz. W sumie to niekoniecznie może być ten obóz, wiecie? Mówiłam, że jeden z takich największych. Znaczy ten akurat jest jednym z takich dość ważnych obozów, ale chyba nie, jeszcze nie największym. Jeszcze największy chyba będzie przed nami. Albo stąd jest to przejście. Największy chyba jeszcze przed nami. To jest jeden z takich ważniejszych, ale chyba jeszcze nie największy. To się pomyliłam. Jest jeszcze większy obóz. W sensie jeszcze więcej Venatorii i ogólnie sam obóz jest jeszcze większy. No. To jest jeden, to był jeden z ważniejszych przyczółków, ale jeszcze nie największy, to się pomyliłam. Będzie jeszcze większy. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tutaj jest. Rozkazy Venatorii. O właśnie, obóz w górach. Członkowie Venatorii, jesteśmy blisko odkrycia zakopanych tutaj tajemnic, dawnych krasnoludów. Przedwiecznego bez wątpienia ucieszy nasz sukces, ale bądźcie czujni. Choć nasze zadanie poszło nam dobrze, to widziano, jak ku pustkowiom zmierza Inkwizycja i ich fałszywy herold. Podróżujcie razem i uzbrojeni. Być może Lavelan nie dysponuje żadną inną magią poza kotwicą, ale temu przeklętemu łuczykowi udało ci się uciec śmierci więcej razy niż to możliwe. Nie możemy dopuścić, by Inkwizycja odebrała nam to miejsce. Jeśli zostaniecie przyparci do muru, wycofajcie się w góry półmroków. Wystawimy dodatkowe straże. Przedwieczny zwycięży, nadzorca Julex, czy tam Julex. I rysunek grobowca w olbrzymim posągu, kolejny. I to jest właśnie posąg tego. To jest właśnie posąg cesarza Floriana. Tak, tam będziemy mieli kolejny grobowiec przy tym posągu. Okej, możemy rozbić obóz, czemu nie? These guys were lazy. Should have spotted us coming hours ago. The Inquisition could use this place then. A, dokładnie. O, to był taki ostatni obóz, ale jest jeszcze jeden obóz, nie? Ten właśnie w górach. Nie, teraz. Tu jest szczelina. No i tutaj mamy ten obóz w górach, więc będziemy iść w tym kierunku. Kolejną szczelinę gdzieś tam po drodze mamy. I to jest właśnie ten obóz, jest w tamtym kierunku. A jeżeli chodzi o przejście... Wiecie co? Możemy sobie wyposażyć się w mikstury. Czemu nie? Okej, okay. Wiadomo, tych wyposażałam, których tutaj miałam ze sobą, towarzyszy. No i tutaj mamy jeszcze ścieżkę i ta ścieżka tutaj, właśnie w tym kierunku, jak pójdziemy, to nas zaprowadzi właśnie do tego posągu cesarza Floriana. To jest właśnie, on jest gdzieś tutaj na tym obszarze, więc na razie zostawimy sobie tą ścieżkę, na razie pójdziemy w tym kierunku, a właśnie w następnych odcinkach będziemy zmierzać tutaj. Tutaj sobie podkrywamy te tereny, więc z tego obozu będziemy mogli sobie przejść po prostu tutaj po tych schodkach. Przejść w tamtym kierunku, a na razie pójdziemy w tym kierunku. Zajmiemy się tym obozem w górach. Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze dotrzeć w tym odcinku, czy jeszcze nie. Zobaczymy. Może się uda, a w następnym przejdziemy w drugą stronę, pod ten posąg cesarza Floriana. Byłoby nieźle. Jak przeczytałam, ogólnie doczytałam się właśnie o tym, że kurde, cesarz Florian, no nie podobał mu się jego posąg, nie? W sensie, on sam się po prostu sobie nie podobał w kamieniu, wyryty. I postanowił, że nie chce widzieć tego posągu, nie chce, on po prostu nie chciał go oglądać, o tak. Broda Gula to też jest dość ciekawa sprawa. Okej, okay, mamy tam gdzieś ten obóz, tutaj ogólnie można zaskoczyć, ale wiecie, tutaj jest ścieżka i lepiej tą ścieżką przejść. Bezpieczniej. Wiesz, skakać z tych skał i się tutaj, kurde, pozabijać. Zresztą czeka przed nami, wiecie, no dość spory obóz i tak, to już powinien być ten obóz. I wiecie, no będzie dość sporo przeciwników, więc warto sobie miksturki zachować. Oj. Nie podniosę tego, ale jaja. No dobra, trudno się mówi. I idzie się dalej. Jest szczelina na dzień dobry jeszcze przed tak blisko w ogóle obozu, nie? Zaloty Venatorii. Okej, okay, oni w sumie... Możemy na nich poczekać. A może nie, lepiej podejść, bo... Dobra. Wow! Ale combo, widzieliście? Piękne, taki slow-mo się włączył. Slow motion, świetny, dobra. Solas, jesteś potrzebny. Ale piękne, widzieliście to? Jak to się pięknie załączyło? Dobra.
A niech będzie tutaj. Dobra, jest, mamy go. Dobra, załatwiony. No i pięknie. Ale piękne, to takie spowolnienie tego, to piękne to było, widzieliście sami, nie? Rzadko, bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadko się takie kombosy załączają, ale jak już się załączą, to takie, wiecie, taka drużynowa, taka współpraca i takie, wiecie, drużynowe kombo się załącza, no piękne. No jeszcze zostało trochę tutaj drzew. Dobra, no i tak, mamy, kurde... Tak, to jest ten duży obóz, to jest ten duży obóz. Myślę, że jeszcze zrobimy go w tym odcinku. Co wy na to? Zrobimy go, nie? Zrobimy ten obóz i zakończymy odcinek. To jest ten duży, główny obóz Venatorii. Myślę, że sprawnie ich tutaj szybko pokonamy. Jest, no, jest dość duży, ale myślę, że damy radę go zrobić jeszcze w tym odcinku. Ważne jest, żeby po prostu przebić się przez tych Venatorii i odszukać jakieś kolejne wskazówki, że nam coś tutaj więcej powiedzą w ich dalszych działaniach. Na razie jest spokój, cisza. Nikt tutaj nie siedzi przy bramie, nikt nie pilnuje wejścia. Trochę dziwne. Dobra, jest, patrzcie, mamy tam strzelców. Dobra, ja się dostanę do tych strzelców. O, byk też tutaj po... Nie! Boże, spadłam. Co to było? Może byk im da radę. Dobra, dostałam się i spadłam zaraz po tym. Dobra. Słyszę czaromiota. Tam jest jeszcze przejście. Tutaj. Patrzcie, ile tego jest. Tu jest przejście. Tu jest jakaś brama. Tam jest przejście. W ogóle sprawdźmy sobie tą bramę. No, nie jesteśmy w stanie jej raczej otworzyć. A następni Venatorii są gdzieś tam za tą bramą. Dobra, ale załatwmy ich. O, ten już jest odporny na zamrożenie. Kurde, już go nie zamrożę. Byk pierwszy, kurde, patrzcie na... Bum, załatwił go ładnie. Ja nie mogę. Byk pierwszy zawsze, kurczę. Dobra. Tutaj, w tym kierunku, jak będziemy iść, o... czy coś tu więcej jest? To jest pytanie. Nie, tu jest ściana. Okej, okay, dobra, no to musimy iść tamtędy. To idziemy. Tutaj przez tą bramę się nie przedostanę, ale tam i tak możemy się dostać, tylko że musimy przejść tamtędy naokoło. Tutaj się też czasem potrafi zrespić jakiś przeciwnik. O, właśnie, na przykład tu. Jeden, ale to nic, załatwimy go. Dość szybko. Okej. Okay. No i tutaj są kolejni, tu jest właśnie, nie dało się przejść przez tą bramę, ale tutaj jest takie przejście naokoło. Tutaj jest jakiś skarb, jakaś butla ze skarbem, krasnoludzki żołnierzyk, no sporo tych kosztowności. Okej, okay, mamy dwóch brutali. Oż ty w życiu. Dobra, jest. Mamy cię. Dobra, tego mogę zamrozić. Ładnie. No i wszyscy. Pięknie. No i wszyscy. Dobra, mamy kolejny kawałek mozaiki. Tak luzem leżący. 7 na 12. Ładnie, ładnie. Jeszcze 5. Dobra, tutaj coś mamy. Też jeszcze jakieś pozostałości. No i kolejne przejście. Lecimy dalej. Oczywiście taki obóz jak ten, bo ten obóz jest już właśnie, to jest ten obóz. No wtedy się pomyliłam mówiąc o tamtym obozie, że był największy, ale to ten obóz jest największy. To taki obóz to już powinien mieć, dobra, może najpierw ich pokonamy. Taki obóz już powinien mieć jakiegoś przywódcę, tak? Coś tam ważniejszego. Dobra, jest, mamy go, pięknie.
No i coś tu się podświetla, zaraz to sobie podniesiemy. Duża część broni, super, to się przyda, bo podboostujemy obrażenia. Coś tutaj jest. Trunki, 25 na 29. Wino cichych równin. Ciekawe. Dobra, słyszę jakiegoś czaromiota. Już tutaj, tam ktoś stoi. Dobra, krasnoludzki, kolejny jakiś posążek, figurka. Dobra, tutaj, stąd przyszliśmy. Okej, no to lecimy dalej, lecimy tutaj, w tę stronę. Dobra, tu jakiś samotny łucznik sobie łazi. Aria Vandala. Chyba, wiecie co, już chyba tyle tej Arii Vandala nazbierałam, że jak będziemy w podniebnej twierdzy, to będę musiała sprawdzić, czy mogę ulepszyć słoik z pszczołami i dodać trochę ostam. A to można rozbić? Patrzcie na to, możemy rozbić beczki. Dzban. Bo jest beczka, nie dzban. Kurde. Jaki dzban? A tutaj ten czaromiot łazi. Dobra, jest. Nawet nie zdążył żadnego zaklęcia wykastować. Nic. Nothing. Dobrze. Dobra, tutaj jest przejście. I tu jest przejście. Może najpierw sprawdźmy to tutaj. Nadzorca. O kurde, patrzcie, to jest przywódca. Czaromet Venatorii, zwykły. Okej. Okay. Kurde. Jest. Dobra, mamy go, pięknie. Dobra, jest załatwiony. Kurde, nie miałam jak do niego podejść, bo tutaj te elektryczne pola on tu stworzył. Considering how many we killed, they won't be getting much work done. Come on, we should still find what they were after. No właśnie, to był ich główny taki obóz, taki największy, najważniejszy. O, krwawe przebudzenie, to jest super. Czy coś tu mamy, jakąś notatkę? Kurde, myślałam, że mogę podnieść tą notatkę. Nie, tutaj coś mamy. Okej, okay, to było to. Piach i ruina, zadanie ukończone. Szkic listu do magistrów Venatorii. Drodzy magistrowie, dano nam szansę na odkupienie po tym, jak jeden z naszych zawiódł Kryfeusza w Redcliffe. Na pewno chodzi o Alexiusa. Artefakty krasnoludów w grobowcach to instrukcje pozwalające odtworzyć arcydzieła, które tworzyli ich najwięksi patroni. Czyli właśnie te arcymistrzowskie schematy, które zbieramy. Należy je wydobyć, odtworzyć i sprowadzić z powrotem do badań. Przedwieczny jest łaskawy, że pozwala dowieść naszej wartości. Nam powinno chyba być, ale jest nad. Nie możemy go zawieść. Nie oszczędzajcie niewolników. Pośpiech jest kluczowy dla naszego powodzenia. Dajmy przykład reszcie Venatorii. Zarówno magom, jak i plebejuszom naszym posłuszeństwem wobec woli przedwiecznego. Nadzorca Julex. No to wiemy, jak on się nazywał. Czy tam Julex, czy Julex. Julex chyba. No i to jest jedna ze ścieżek, którą już tutaj obraliśmy i przeszliśmy i zdobyliśmy to, co już chcieliśmy, dowiedzieliśmy się, tak, czym to wszystko jest, ale tu mamy jeszcze jedną ścieżkę i też warto by było tutaj sobie zerknąć, bo tu też mamy Venatorii do zabicia, no i też może coś ciekawego jeszcze być. Warto to sobie sprawdzić. Dobra, jest. Mamy ich. No i pięknie. Tak to już wszystkich się tutaj pozbyliśmy w tym obozie, więc myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu, chyba że coś tu jeszcze jest do zebrania, ale nie widać nic takiego, nie, nic nie widać, więc to był taki ostatni pszczółek, taka ostatnia miejscówka. Okej, okay, słuchajcie, no to tak, myślę, że ja już się poza nagraniem wrócę sobie do tego obozu, tutaj, w tym miejscu, ewentualnie mogłabym jeszcze poza nagraniem szybką podróżą wrócić się tutaj do tego kupca. Bym wróciła się po prostu do tego obozu i przeszłabym do kanionu do tego kupca, posprzedawałabym mu śmieci, opróżniała ekwipunek, ogarnęłabym to wszystko, no i byśmy się spotkali w następnym odcinku przy tym obozie i z tego obozu ruszylibyśmy w stronę właśnie już tutaj tego posągu cesarza Floriana, byśmy ruszyli tu po ten odłamek, kolejna szczelina, założylibyśmy kolejny obóz i tutaj te kolejne szczeliny, no i też grobowiec właśnie przy tym posągu cesarza. Więc tym byśmy się zajęli, a później byśmy się tak zapętlili i wrócili i byśmy szli w stronę właśnie tej oazy, tam gdzie jest ta bestia do pokonania. Więc tu się pożegnamy. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli tak, jeżeli fajnie się bawiliście, jeżeli podobał Wam się odcinek. Zachęcam Was do komentowania.
Dajcie znać, jak podobają Wam się syczące pustkowia, w ogóle klimat tego wszystkiego, tego całego miejsca. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Dragon Age'a, ale też i z innych serii. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!